krewetki. Po prostu jest krewetki. Jurcio. Nie robimy garbusa. Nie robimy garbusa. Nie muszę się tego robić. Masz garbutek, możesz garb, tak możesz nie garbić plecy. Nie, nie jest delikatny, to nie jest delikatny kwasimo. Co ty jakieś inne? Co ty jakieś inne? Dzwonnice ci zamknięte. A więc Krzysiek, kiedy walczy z zdublowanym dźwiękiem, no to my powiemy o Rafale. A więc Krzysiek, kiedy chyba walczy z zdublowanym dźwiękiem, no to my powiemy o Rafale. Czekam. Zobaczmy, czego Rafał. No to jest nastrój. Ja ani jedno nie zgadnię. Ja się lubię zastanowić nad swoim ruchem. Nie, dobrze, dobrze. Będziemy jeszcze gadać. Pamiętacie, czytaliście jakieś książki detektywistyczne ogólnie? Oryginalny przedwaga.
jakie pytanie było postawione? Czy czytałam, ale nie czytałam, więc od razu odpowiem. Fajne pytanie. Ale nie było na to pytanie. Ale wiem, że było. O, możemy też gadać. Oglądałeś ten film? Ten taki... Z Iron Manem. Nie. Z Doktorem Strange. Nie, to ten... Z Doktorem Strange'em? To nie był Iron Man? Doktor? Był to... Jak to... Ale ja mówię o serialu, a nie o filmie. No nie, no to serial. Film, tak. Serial brytyjski, Robertem... serial brytyjski jest spoko. Z Robertem. Aha, no to tak. Jest no, serial i jest film. To serial oglądałem i film też obejrzałem, ale ten taki starszy, co się dzieje jakby w wiktoriańskim Londynie. A to tylko, tak, z Iron Manem. Nie wiem. Aha, tak. Robert Downey Jr. Mhm. I tam były dwie części. Tak, to były dwie części. Jedna lepsza od drugiej i druga lepsza od pierwszej. No, w sumie podobno ma być czwarta część, tylko zastanawiam się, na jakie podstawy będzie czwarta część. Tak, serio? Tak. Okej, wracamy na wizję, przepraszamy za kłopoty techniczne, no ale wiecie, jak to bywa, kiedy się zaczyna pewne nowe rzeczy i nowe rozdziały. Nie wiem, w którym momencie skończysz. Chyba na Rafale? Powtórz poprzednie zdanie, żeby móc w razie czego nie wiedzieć, na którym żeśmy skończyli. A więc, Rafał, jak żeśmy się poznali przez Blueberry Pod Game? W jaki sposób żeśmy się spotkali, bo tak zrobiliśmy z Rudą... Rudą i z Muffinami, ile w tym roku robiliśmy do eventów? 6-7? Miesiąc. Po czym pojawiłeś się ty i byłeś najlepszą osobą do igrania z gruzem. Jak było igranie z gruzem, wszyscy zawsze Roberta, Rafała pchali na igranie z gruzem. No potrzebni są tacy ludzie. Ja przyszedłem na któryś event za zaproszeniem mojego brata, który wtedy był mistrzem gry. I gruz to była pierwsza gra, w którą zagrałem. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Tak. Jak spróbowałem, tak. Mogę to tłumaczyć już do końca. I kiedy właściwie wróciłem do klimatu planszówek, który no, właściwie znam z dzieciństwa, wiem, że chciałbym w to dalej iść. No i jesteś. Jestem. A z takich gier planszowych to później tylko i wyłącznie Chińczyk, Eurobiznes i Monopoly, czy coś jeszcze? Bardzo lubię ryzyko. I... Tak, też jedna z takich gier, który... Etap. Tak, i po prostu czekam na jakąś większą posiaduchę, gdzie mógłbym zagrać ze znajomymi. Na razie się nie składa, ale do teraz są wakacje, to łatwiej. Może akurat troszkę czasu wygospodarujecie. Czy chciałeś nam przerwać, prawda, panie techniczny? Nie, dlaczego? Nie? Dobra. Nie. No to słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, o której Piór się nie powiedział, punktacja. Jeżeli ktoś będzie miał rację i wskaże odpowiednią liczbę, weźmie odpowiednią tabliczkę, dostanie aż 3 punkty, ale jeżeli taka osoba się nie zdarzy, to wtedy żadnych punktów dalej nie będziemy przyznawać. Więc musimy się skupić, musimy liczyć odpowiednio i generalnie chyba jestem delikatnie zestresowana. Nie, znaczy jestem też podekscytowana, ale przede wszystkim zestresowana, że nic nie będę widzieć. Wiesz co, ja kibicuję Rafałowi, żeby na sklep, a później będzie mnóstwo ludzi, którzy po prostu nie umieją grać w gry planszowe. Mam jestem nadzieję, jedynym okularnikiem tutaj. Spoko, ja też powinienem chyba zacząć nosić, ale przez wzgląd na to, że jednak wyglądam seksownie już przez samo przebywanie gdziekolwiek, to starczy. Dobra, a więc... Ściągam te dwie karty, które wcześniej Piórcio wam pokazywał. Myślę, że tutaj kadr się delikatnie zmieni. Jeszcze moi drodzy, pamiętajcie o takiej rzeczy, że na wspomnianym kafelku zielonym mamy narysowane, jak względem siebie będą leżeć karty. Ja będę miał trudniej, wydaje mi się, niż wy, bo ja będziemy kłaść bezpośrednio karty w stronę naszych widzów, żeby mogli również razem z nami odgadywać. Dlatego ale to nie ma najmniejszego, tak w sumie wiesz. Ma, bo jak patrzysz do góry nogami, albo nie patrzysz do góry. To nie ma najmniejszego. Jeżeli masz dwie ustawione w taki sam sposób, to nie ma. Dobrze, jak są rozrzucone. Nie ma. No nie ma. Nie. Czy jak się nazywał ten aktor Iron Man? Robert? Robert Downey Jr. A ten brytyjski aktor? Nigdy nie pamiętam. On ma taki... Edward. Z takim grzecznym wyglądem? On nie jest grzeczny. Znaczy, z grzecznym, niegrzecznym. Ja uwielbiam tego aktora. Po prostu jak go widzę, to od razu. I oczywiście nazwisko mi uciekło w tej. No, mi się kojarzy z tym, fajnie miałem pokaz filmu. No, Krzyśku, my będziemy jesteśmy sobie gotowi, więc my tak, wiesz, casualowo sobie rozmawiamy. Czyli ty nie casualowo nie rozmawiasz? Oczywiście, że nie. Tylko, wiesz, w sprawach biznesowych z tobą. Dobra, tutaj nie należy patrzeć, żeby tutaj nic nie podglądać. Ale przecież to musi być tutaj. To się chowa, a będziesz patrzył. Albo coś, żeby tak.
Patrzył. Piórcio czasami ma takie naleciałości, ponieważ mieszkał w mieście, które jest bardzo blisko Ukraińcy. Granicy z Ukrainą. Więc niektóre słowa rzeczywiście są przeinaczone. No, ja pochodzę z bardzo ładnego miasta i bardzo sobie to cenię i zawsze będę mówił, że za niego pochodzę, się go nie wstydzę. To jest Jarosław. Na Podkarpaciu, niedaleko Przemyśla. No i tak w połowie drogi do Krosna. No ogólnie rzecz biorąc, jedno z zalet tego miasta jest to, w porównaniu do Krosna, którego wy mieszkańcy jak takowo jesteście, to, że my mamy pociągi. A u was nie można zawsze skręcać w lewo z tego co. Bo u nas tylko prawi ludzie mieszkają. Serio, wjechaliśmy kiedyś do Jarosławia, jedziemy, skręcić by w lewo, a tu wszędzie tabliczki zakaz skrętu w lewo. Na następnym zakaz skrętu w lewo. Dobra, to okropne. Kład. Dobra, płaci. No to działamy. Słuchajcie, pierwszy żeton nam rozkazuje położyć karty w ten sposób, więc żeton na razie idzie tutaj, a ja rozkładam dwie karty i od tego momentu musimy wyznaczyć liczbę różnic. Ciach! Tak. Zaczynamy. Dzieci są w karcerze, jak zwykle, także nie przejmujcie się dźwiękami. Jeszcze masz czas. 3 sekundy masz, Rafał. Raz. Dobra. Mi się zdaje, że było nawet ponad 5. Najgorsze jest to w tej chwili, że jeżeli nikt nie odgadł, to nie będziemy rozdawać dalszej części punktów. Okej, 2. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja wzięłam tabliczkę z piąteczką. Wziąłem 4. Okej, tu jest 6, więc no niestety nikt nie dostaje punktu. Te dwie karty spadają. W sumie w instrukcji mieliśmy pewien problem, bo tam jest... No nawet nie problem, jest... nie wiem, gdzie jest instrukcja. Gdzieś tam była. Leżała. Dobra, nieważne, że dalszej części punktów się nie przyznaje, więc no nie będziemy przyznawać dalszej części punktów i tyle. Mamy tutaj napisane, że zielony żeton... Jeśli nikt nie ma takiej tabliczki, czyli tej dobrej tabliczki, żeton jest odrzucany i nie są przyznawane dalsze punkty. Czasami, jak to w każdej instrukcji, wystarczy jedno słowo, żeby zmienić całkowicie kontekst. Dobra, gotowi? Pierwsza troszeczkę taka, no, musieliśmy się rozgrzać, prawda? I te sprawy. Kolejny żetonik. Kolejne karty, które są do siebie tak troszeczkę obrócone. Działamy. No powolutku. Dzieci się dobijają. Co wyjść z szafy? Na pewno nie. No właśnie widzę teraz, że nie. Skoro już wzięłam, to trudno. Tak, tylko ostatni gracz ma 3 sekundy. Raz. Proszę? A ja wzięłam skromnie 3. Mi się wydaje, że akurat... Dobra, działamy. O matko! Jaka jestem ślepa. Jakby się liczyła jedna karta, to by było. 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pięknie, Kurciu. Więc dostajesz 1. Osoba, która ma wyżej, dostaje 1 punkt, a osoba, która ma niżej, najbliżej... Dostaję 2 punkty. A jeśli nikt nie zgadł ten, to ja dostaję jeszcze tą. Prawda? To jest najwyżej, tak. Tak. Nikt nie miał wyżej, aniżeli ty. Dobra. Jak się zastanawiałem, to tutaj bierzesz 3 i dostałem... Paranoi. Tak, jeżeli ktoś nie ma wyżej lub niżej, a jest jedna osoba, która rzeczywiście wzięła i dobrą tabliczkę, to wtedy bierze również te wyższe lub niższe punkty, w zależności od tego, którego... Odkrywamy, czyli standardowo. Normalnie. Uwaga, gotowi, chłopcy? Tak. Ja bez punktów dalej. Pięknie. Działam. Powinno być troszeczkę łatwiej. Założenie.
Jakby ktoś tam coś pisał, może ty... W sumie chciałem to, ale myślałem, że wziąłem o jedną pomyłkę więcej potencjalnie. No jestem... A ja wziąłam tylko dwie, więc... Jeden, tak. Uwaga. Było dwa? Trzy! Trzy! Czyli miałeś dobrze, nie! Dobra, czyli bierzesz gracz, który ma wyżej, dostaje jeden punkt, czyli dostajesz jeden punkt, a ten, kto ma niżej, dostaje dwa punkty, czyli jej, mam jakieś punkty! Ja sobie dodałem tam troszeczkę, wiesz. Słuchajcie, gramy taką ilość rund, ile mamy tutaj zielonych żetoników, więc jeszcze ich tutaj troszeczkę jest. Uwaga, odkrywamy kolejne. I mamy taki specyficzny żeton, który mówi rzuć kartami. Więc robię coś w tym stylu i coś w tym stylu i o, rozsunę. I działa. Ale liczycie. A, no. Jaka cisza, no nie? Jakie skupienie full. I to może ja też zagram. No wiesz, to tylko taka gra dynamiczna i pełna... Tylko 4? Ja wziąłam 7. 4 okay. Przez 30 sekund. 2... 3, 4, 5, 6. Znowu ty? No. Jesus! Dobra. A wiesz, że mi jak wzięłaś, prawda, to podpowiedziałaś mi tak, że tak 7, ja naliczyłem już, ja naliczyłem akurat 7 i wiedziałem, że coś jest nie tak. Wy mieliście 7. No, nie, jest 6. Ja tej gumy nie widziałam. Mhm. Okej, okay. Czyli tak, 3 punkciki idą do Piórcia, ja mam wyżej, więc dostaję 1 punkt, a ten, kto ma niżej, najbliżej, dostaje 2 punkty, więc... W sumie mogę pracować w FBI. No nie? No dawałbyś się do miejsca zbrodni. No, schudnąć rzeczywiście muszę, ale dobrze, że zacząłem biegać. Piórcie zaczął biegać. Aha. Dobra. Jak mi się już udało rzucić palenie, to jestem na dobrej drodze, żeby jednak... Ale już tak rzuciłeś całkiem? Od poprzedniego livestreama ani jednego papierosa. Czy wy to słyszycie? Wow. Jestem z ciebie dumna. Dobra. Jego i działamy. No, masz rację. Chyba. No. Trzy. Nie! O, jak to? Trzy, tak cztery, dużo? Pięć, sześć, siedem, osiem. Jest... Nie widziałam tego w ogóle. A no ja też nie widziałam. No to nikt niestety nie nikt dostaje. Nikt nie dostaje punkcika. Dobra, to spada. Napiszcie koniecznie, jak oglądacie, czy tego typu gry przemawiają do was i czy lubicie tego typu rozgrywki? Albo czy tego typu gry nadają się na live streama, czy ogólnie rzecz biorąc, jak pierwszy raz dostaliśmy grę w bardzo fajny sposób przygotowaną, bo tutaj nie, akurat trzeba pochwalić Trefl za marketing, wielkie propsy. Tam jeszcze był... Czapeczka, typu... fajka, lupa, był list, który wzywał mnie do śledztwa. No, Krzysiek jeszcze w razie czego jakby znalazł, byłoby super. To jak znajdzie, to wam pokażemy. Myślę, że bardziej pod telewizorem. No i bardzo sympatycznie akurat to wyglądało. No, zachęca. W każdym bądź razie wydaje się, że bardzo prosta gra, ale jednak może dawać dużo satysfakcji. Chyba za nas. Dobra, no to my idziemy dalej, kiedy Krzysiek szeleści. Czekaj, bo on już jest gotowy. Słuchajcie tak, na pewno dostałam kopertę. Mogę? Jasne. A koperta była wspaniale zaadresowana. No i oczywiście było to wezwanie, wcześniej wspomniane, na takim wspaniałym papierze. No, fajny storytelling, fajny w ogóle taki pomysł marketingowy, wielkie propsy. Gest miły. No, a dla osoby, która się tym zajmuje, muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo chwalę i ogólnie rzecz biorąc życzę sukcesu w firmie. Bo na pewno się przyda. No i dodatkowo Ruda dostała jeszcze coś, co jej się wieczorami pewnie przyda. Mówisz o fajce? Fajka. Mam nadzieję, że mówisz o fajce. Nie. No, czekaj, to jest fajka. To jest drożna. Nie, to nie jest drożna. No co ty? Będę musiała...
O nie, szkoda. Okej, dawaj popkę. Jest i popka detektywa. Proszę bardzo. Z uszami. Nie było zimno. Okej, i tam jeszcze chyba kajdanki były. No i coś, ale... co razem z Krzyśkiem używają wieczorami. Bardzo często prawdopodobnie mi się też. Nie sądzę, nie będę się teraz tobą przypinać. No widzisz. Nie, z tobą nie. Za krótko się znamy. Dobra, ale rozważył ogólnie rzecz biorąc. Ja nie wiem, dobra. Dobra, idziemy dalej. A, jeszcze tak, lupa była, a lupa była... A lupa akurat jest najfajniejsza, tak. Mi się wydaje. Tylko bo... A może ktoś tam najbardziej taki ten... Ja będę to używał do śledzenia. Dobrze, chcesz? Tak. Działamy dalej. O, popatrzcie, akurat mamy proste zadanie. Mam tak samo ułożone karty. Go! Wiesz, no, gdyby tak każdy dostawał lupę i szukał, to by było fajnie. Ludzie by sobie zasłaniali nawzajem. Ja właśnie staram się w los bardzo rozproszyć. Pamiętajcie o tym, że... O, znaleźliście ten ślad krwi, że jest inny? Też już mam coś znalazłem. Gdzie wziąłeś? Naprawdę to nic nie znalazłem, ale rozpraszam. Dobra, bo to jest... Serio? A nie. Krzysiek! Raz. Dwa. Okej. Okay. Jeden obstawił. Sześć? Jeden. No, ja gadałem, no. Nie widziałem. No to nic nowy nie dostaje punktów. No, powiem wam, nie idzie nam za dobrze. No, chyba wam. Dobra, ja mam całe trzy punkty. Jak tam u was sytuacja, chłopaki? Ja mam 9, 10. 5. 10 masz? Tak, czyli jeszcze mogę sobie ten pozwolić na gadanie i rozpraszanie waszej. Okej. Okay. Rzucamy jakkolwiek. A, pan... No, jak rzucamy, to trzeba tylko pamiętać o tym, żeby odsłonić obie karty. Ubiłam się. Gdzie jest? Raz. Dwa. Ja w ogóle nie naliczyłam więcej. Ja widziałam, że tylko się szykuje, to stwierdziłam, że... Jeden. O, nie zauważyłam tego. 2, 3, 4, 5, 6. Ja mam 8. 5 i 4. Nikt nie miał racji. Matko i córko, co się dzieje? Mamy tam jakieś, Krzyśku, podpowiedzi, sugestie? Nie. Na szczęście. Dobra, czyli to spada. Działamy dalej. Co my tu mamy? Odwrócone. Czujecie się jak detektywi? Mam nadzieję, że tak, bo my tak. Krzysiu, czujesz się jak detektyw? Nie. Dać ci czapkę właśnie, miałam się pytać. Czapkę. Działamy. Raz. Dwa. Oj, chodzi ty. Nie, to akurat widziałam, więc jest okej. I trzy. Ja mam czwórkę. Ja mam dwa. I trzy. Znowu ja... nic. A ja nie widziałam tego. Też mi się to nie rzuciło. Te cztery widziałam. Okej, co tam jeszcze? A jejku, to widziałam, nie policzyłem. Okej. Tak, jesteś zadowolony? Nie. Bo prawdopodobnie wygrasz. Dobra. Czyli ogólnie rzecz biorąc, w pewnym momencie wystarczy stresować innych graczy. Ej, nigdy nie przybierałam tak bierze to jest taka trochę wredna taktyka. No, działa. Działa. Czyli jeśli nie macie szans, to zdobyć odpowiednie ilości punktów, więc ja się tam cieszę. Działamy. Też widzicie policzenie mało? Chyba ten jeden.
Bo jest taki układ, że jest możliwy jeden. Nie! To robię więcej. Ja wzięłam 3. Dwa, ale czad. 7, 8. A końcówka to... Ja widziałam ja to. Nogi nie widziałam. Widziałam to i widziałam to. Tyle. No bo po tym... Ale ogólnie rzecz biorąc się zastanawiam, jak duży musi mieć ktoś nos, żeby obrysować jego ciało leżące na asfalcie. Prawie jak Krzysiek. Uwaga, leci coś, leci! Nie wolno. Nie należy rzucać. Dobra, idziemy dalej. I ostatni raz. Mam skromne 3 punkty, muszę zdobyć te punkty. Bo mi wstyd. Nawet nie wiedziałem, że ta końcówka od Jonka może... Jonek? Królowa? Królowa czy król? Jaga nadaje morsa. Podsądź. No, te 3 sekundy to takie były bardzo naciągane, wiesz? No nie liczyłaś na głos. Och. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serio? To ty dostajesz to? Ja mam niżej, ty masz niżej, ale ty jesteś bliżej bliższości. Więc dostajesz 2 punkciki. Słuchajcie, czuję i najgorsze jest to, że zielone rzutniki się skończyły, a ja mam całe 3 punkty. No, to teraz liczymy. Liczcie, chłopaki, liczcie. 3. 6 i 6 daje 12. Plus 1, 13. 7. Czy można to porównać trochę do dobli? To są takie doble. No, troszeczkę nie, bo mi się wydaje, że akurat w doblach czuję się tą presję, bardziej czuję się tą presję czasu, jak jest dokładanie. Nie powiedziałabym, bo ty masz powiedzieć tylko jedną rzecz, którą się różni. To jest nieco bardziej zaawansowane, zdaje mi się, bo tutaj masz wytypować ilość, nie konkretną rzecz, tylko ilość rzeczy, którymi dwa obrazki się różnią. Mało tego, ja w pewnej chwili miałam taką zagwozdkę. Nie wiem, czy akurat w tej chwili znajdę tą kartę, ale tutaj ten róg się różnił i nie wiedziałam, czy to liczyć jako dwie różnice, czy jako jedną. Chwilową przerwę, na przykład tak zanim przetasujemy, żeby było z powrotem na nas, byłoby super. Nie znajdziemy. O, jest coś innego. Dlaczego mi zaglądasz do nosa? Patrzyłem się, czy się go goliłaś. Tak, wczoraj. Dlatego, że będę miał ten? Specjalnie na występ. Widzę wszystko. Baros. A widzicie, ja na przykład jak pierwszy raz w to grałam, nawet w ten sposób, to nie wiedziałam, czy policzyć jako dwie różnice, czy jako jedną. Okay. W sensie nie znałam jeszcze na tyle kart, żeby wiedzieć, czy to jest na każdej karcie. Nie tak to. Jakby, żeby to była taka podstawa, no nie? A grałaś w dzieciństwie w podobne gry? Oczywiście, to przecież było w gazetach i w ogóle mama takie znajdź rzeczy... różnicę, nie? Po prostu pewnie. Znajdź różnicę. To nie jest tego. Tutaj jest bardzo dużo kolorowych rzeczy, które rozpraszają, wiecie, także to jest... jeżeli chodzi o to, jeszcze wrócę do tego porównania do dobli, zdaje mi się, że to jest trochę trudniejsze. Jednak. A czasami też na przykład jak ktoś jest bardziej spostrzegawczy, ale niezdecydowany, bo to też widać od razu, czasami warto wziąć też numer wyżej albo niżej, no chyba, że naprawdę już liczycie. Żeby nabić punkty, nie no ja, ja przyznam, że w jednym przypadku kompletnie nie byłem pewien, a dostałem akurat wspomniane 3 punkty. Tutaj przy ostatnim, gdy wziąłeś 5, ty wziąłeś 3, tak? Ja w ogóle, jak sami widzicie, jestem bardzo słabo spostrzegawcza. Znaczy to... Chciałbym powiedzieć coś uprzejmego i miłego, na przykład to w tym wypadku. O, przyszedł człowiek ze ściany. Nie, bo będzie mi gorąco. No tak, czy ta gra... Znaczy tak, gra nie bazuje na żadnych innowacyjnych metodach tego. W sumie wydaje mi się, że sposób, w jaki została wydana, bo pudełko jest przesympatyczne, zachęca, jakby to powiedzieć, do otwarcia, kiedy już nawet jeśli na nim jest folia. A ja na przykład powiem ci, że mało jest takich gier, znaczy tak, jest dużo gier, w których szukamy różnic, ale jest mało gier, które bazują na czymś takim, wiesz, żeby to było na tyle rozwinięte. Tak mi się zdaje, że pierwszy raz się spotkałam
z tego typu grą. Znaczy wiesz, no, też sądzę, że wiele osób będzie zachęcać ten wspomniany znaczek, tak, Dice Tower. Jeśli cokolwiek jest Dice Tower, prawdopodobnie jest lepsiejsze niż wszystkie inne rzeczy, które są bez Dice Tower. Jeżeli chodzi o recenzję tej gry, to możecie się jej spodziewać, będzie na kanale, także oczekujcie. A same wrażenia z rozgrywki, jak ci się grało, Rafał? Bardzo przyjemnie, mimo że... jest prościutka, no nie? Jest proste, ja nie jestem dobry w takie gry, ale bawię się naprawdę dobrze. Ja uważam, że zawsze chętnie do tego siądę i pomimo tego, że zawsze przegrywam. Fajne są te drobne różnice, na przykład nie wiem, czy tam zauważyliście, że jest pistolet taki jakby z kosmosu albo plastikowy, tak, który się tam pojawia. Albo zamiast pióra było normalne, standardowe pióro, takie wiesz. O, te karty zamiast, sobie... zamiast tej stopy była chyba odcisk jakiejś płetwy, coś takiego. Tak. Totalnie nie zauważałem, o, jest nawet tutaj. Tej płetwie mówię. Ej, tego to bym ja nie zauważyła. Się zastanawiałem właśnie, czy karty są ponumerowane, czy nie, ale są, więc... Słuchajcie, w przyszłym tygodniu postaramy się również zrobić livestream, z tym, że chcielibyśmy, żebyście nam podpowiedzieli, jakie gry konkretnie chcielibyście zobaczyć. W sumie najlepiej, gdyby to, tak od razu zaznaczamy, że najlepiej by to było to takie, które zamykają się w godzinie, no bo niedaleko nas, dosłownie, ile tam jest? 3 metry? 3,5? Myślę, że 5. 5 metrów. Siedzi Baś, matka Polka z dwójką dzieci. Tak, z czego jednym moim, a resztą Rudej. W końcu mam ich tyle. Tak. Jeszcze Krzysiek też oczywiście. Każdy z nas ledwo co kończy pracę i biegnie na 17.30, ale wybraliśmy tę godzinę, no bo czy z nas wraca akurat, czy może sobie wesoło siąść do laptopa albo do obiadu. Odpocząć, zrelaksować się, tak. I właśnie pooglądać. A w międzyczasie pooglądać, a będziemy zapraszać cały czas nowe osoby, albo jeśli Rafa będzie zainteresowany na następny raz, żeby pograć w kolejną planszówkę, na pewno spotkamy już na wizji. Słuchajcie, śledźcie fanpage koło wtorku. Gramy już? Nie, chciałam jeszcze raz. A to jasne, tylko chciałam powiedzieć, żebyście śledzili fanpage, będzie ankieta, będziemy typować kolejne dwie gry. Tak więc... Czekaj, może Rafała zapytam, czy jakie ma dwie sugestie do gier. Chciałbyś coś takiego, coś zagrać? Albo jeść z tych wszystkich... To czekaj, zaraz, muszę mi granie z gruzem. Nie, to znam na wylot. Coś stąd można by wybrać, nie wiem. Musiałbym się zastanowić na pewno. Ale z wszystkimi dodatkami. My God, 10 godzin z głowy. No. Zresztą Piórcio by tutaj nie wytrzymał, kiedy kości by mu wysiadał. Ja uwielbiam grać w talizmana. Talizman to jest moja ulubiona gra. Już dawno zostałem zindoktrynowany, że ta gra jest najlepsza na Ziemi, na świecie, wszechświecie, uniwersum i w każdym innym miejscu. Chciałam tylko powiedzieć, że talizman... Oczywiście zdania są podzielone. Ja to szanuję, to jest gra, od której zaczęłam. Uwielbiam tę dyplomację. Natomiast ty przy horrorze w Arkham też się źle bawiłeś. Przy każdej grze, której są kości i kości może ci nie siąść, się źle bawisz, więc... Ja się nudzę, kiedy każda... Kiedy, na przykład przy strategii to da się kminić i fajnie w jakiś sposób... A nie uważasz, że nuta takich emocji, że coś ci może nie siąść, że coś później nie po twojej myśli... Ja mam codziennie relacje z ludźmi, emocje, więc... Myślałam, że powiesz, mam codziennie Baś. Myślałam, że to mówisz. Codziennie też mam Baś, ona wywołuje mnie wiele różnych relacji, emocji. I się z tego powodu bardzo cieszę, no ale... Nie chciałbym mówić, ale Basik tam podobnie to wszystko słyszę. Na całe szczęście będziemy go sobie powtórzyć live stream. To jest najgorsza rzecz właśnie, że czasami jak sobie człowiek zdaje, jakby się podkopał u Krzyśka, ile on brudnych rzeczy mógłby wyciągnąć na światło dzienne z materiałów, które zostały. Mm-hmm. A więc moja kariera polityczna została zdruzgotana. Na twoje szczęście ostatnio nawet zasugerowałam, żeby te wpadki wycinał, renderował, stwierdził, że nie mam miejsca na dysku, więc nie ma nic. W ogóle ja się zastanawiam, jakim cudem on może przeżyć, on jeszcze nie ma depresji, jak on ogląda cały czas nasze twarze, nasze zająknięcia, nasze wszystkie takie pomyłki słowne, w których jak ja czasami oglądam, też mi się chce żyły podciąć i zdaję sobie sprawę, jak no głupio gadam. On czasami mnie woła i patrz, co powiedział. I tak. No cóż. W sumie, no... Jest to trudne, wiecie? Jest to trudne mówić składnie i mówić merytorycznie tak, jakby się chciało, jak się nagrywa. Poważnie. Dobra, jest to wymagające, a my działamy jeszcze raz, tak? Tak. Trzeba tak. się dograć Rafał na piórku, koniecznie. Pewnie. To koniecznie. Grajcie w dwójkę, pokazujcie palcem sobie. To było wredne. Okej, podejście numer dwa. Także szybciutko, raz, dwa, trzy, odkrywamy ale pierwszy rzeton. Ale szybciutko, śpieszy się gdzieś, dzieci płaczą, jeszcze nie. Byłoby słychać. Czekajcie, bo ja tu trzymam odpowiedziami. Widziałem, było 6 różnic.
Nie, to może... O! Ciach! Działa. Czekajcie chwilę. Jeszcze niech się ten wróci z powrotem. Patrzymy. I takie oko... Chcę patrzeć! A, już widzę jedno. Nie mogę nie patrzeć. To są moje ręce. Chcesz moje? Nie, czekaj, bo będzie ten... Ogólnie rzecz biorąc, za każdym razem podziwiam konstrukcję Krzysiek, jakie tworzy Stasz. Ja myślę, że wszystko... Co mi ktoś powiedział? Jestem inżynierem. Tak, jestem inżynierem. Ktoś mi powiedział, jeżeli czegoś się nie da naprawić taśmą, to się tego nie da naprawić. Więc wierzę mu. Działamy! Tak trochę inaczej tym razem. A przytasowały się? Mhm. Wydaje, że... A ja naliczyłam dopiero 3, więc biorę po prostu... O, 4, jest okej. Okay. Może się... 4? Nie wiem, już patrzymy. A! Co tu się aż stało? Tyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bez punktu. Nie widziałam tego klucza. Ja w ogóle nic nie widziałam. W ogóle. Ślepo. Powiem wam, a, że... No. On gra na kodach. Rafał gra na kodach. Chcesz tego? Teraz mu wyskakuje, tak wiesz. Zaskakujące jest to, że widzę w tym lepiej. O, magia. Masz. Magic. Przyda się. Działamy dalej. To ma być tak. Mnie niedługo kończę 30, więc może dlatego. Kurde, jaki to stary jest. Jego? Wygląda starzej, no nie? Oby się warto. Wody. Zauważyłem, że w tej grze jest jeszcze syndrom ruchu. Ktoś się ruszy, a ktoś już zaczyna wątpić swoje liczenie. Serio? Gdzie ty to widzisz? Rude, gadaj coś, żeby nie było, że w ciszy. Co muszę się... Wiecie co, ciężko gadać, kiedy oni muszą się skupić. A. I to jest właśnie też to, że jak pierwsza osoba weźmie tabliczkę, to kolejne osoby mają jakieś tam, wiecie, jednak pojęcie. Wyznacznik. Tak, że ta osoba coś więcej widziała. O, ja zobaczyłam dwa kolejne. Mówisz, że dwa kolejne? Nie wiem. Ściemniasz, ale pewnie zna oczy. Patrz, jest strasznie dużo widzisz? Tego. Tu jest pytajnik, a tu jest płetwa. I to jest traktowane jako dwa. O, to tego nie policzyłam. Mech! Jest tego sporo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nie mów. No po prostu uduszę cię. To było nie fair. A ty wziąłeś 7? Tak, nie wziąłam. Ja myślałam, że ty wziąłeś 6. Nie, 7. Dobra, czyli tak, ty miałeś rację, więc to idzie do ciebie. Ja miałam o 1 niżej, więc zostaje 2 punkciki, a ty niestety na tę turę no, nie dostajesz punkciku. Takie życie. Ty nawet nie tyle co liczysz, co przewidujesz. No chyba tak. Okej. Okay. Prawdopodobnie kuchami. Osoba, która jest bardziej spostrzegawcza, by pozamiatała. O, widzę już jeden. O, tu jest banan! Czemu akurat tam? Z Basikiem w to nie mam szans. Basik jest to dobra, nie? Lubi takie gry. Najbardziej boję, jak któregoś dnia pomaluję na przykład włosy, nie zauważy i wtedy się kierą przez głowę. Ostatnio nie mógłby to powiedzieć. Jest kolejny. Jestem ślepy. I'm not sure. A, dziękuję, Rudek. Jak tak wyciągnęła się rękę, to teraz zauważyłem kolejne dwa. Ech. Gdzie ty? No, w sumie. Raz. Dwa. Jest. 3. Ale ja chcę to. Wziąłeś. 5. Albo więcej. Wziąłeś 4. Ja mam 6. 5, 6, 7, 8, moi drodzy. Mech.
Ale co tu jest? Że tu czegoś nie ma? Tak, że tu czegoś nie ma. A to co jest? Miejsce? W jedynce? Nożyczki, ale ja policzyłam nożyczki. Nie wiem. Osiem. Dobra, nikt. Dobra, nieźle. Dobra, działamy dalej. Tak samo. Okej. W miarę łatwo. Działam. Jazda. Jazda. Ogień w klubie. Echo. Będzie graliśmy w Tic Tac Boom. Co robisz? No i za każdym razem bierze to, co ja chciałbym wziąć, ale nie jestem pewien, czy jest dobrze. To jest 5. Jak? Dobrze było. What? Normalnie. No to No bo zauważyłaś 3 najbardziej. To jest tak, ja jak gram, rzeczywiście zauważyłem te 3, prawda? Ja nie zauważyłam tego. Ale dobra, ja zauważyłem 3. Tak? Ale wtedy dochodzi do mnie jeszcze coś, no przecież na pewno nie jest 3. Czasami jest 3. No na pewno nie jest 3. No i na przykład nie zgadniesz, ale lepiej to na przykład, nie wiem, poszukać jeszcze chwilę. Dobrze, no więc bierzesz 3 punkciki. I ty byłeś kolejny, prawda? Tak, wziąłeś tak, sobie 2. Dobra, gra. Jakie tam kolejne? Jak będę miała położyć kartę, może wezmę gdzieś ze środka. O tak, o. Tak, o. Czyli o tak, o. Ciach. Działam. Ja widzę tyle. Raz. Ja widzę 3. Trzy. Ja nie mogę, udało mi się! Ja! No, śrubokręt był urwany. A też. Dobra, czyli Rudo zgadła, dostaje pierwsze swoje 3 punkty. Tak, daj, muszę dostać. Daj. Dobra, osoba, która ma wyżej, ma ktoś wyżej, dostaje 1 punkcik, a osoba, która ma niżej i jest najbliżej, dostaje 2 punkcik. Więc działa. No nie widziałem tego śrubokrętu. To jest właśnie ten przypadek, że jednak może być 3. Okej. Jakbyś mógł mi odsłonić kolejne? Dwa tak samo znowu. Działamy. Odwrotnie robię. No to obojętno w sumie. Sporo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masz ósemkę? Tak. Ok, i jeden niżej, to dostajesz. Dwa punkciki. Wszystkie zauważyłem. A ja nie dostałam punkcików w tej turze. No to jest. Z tego powodu się cieszymy. Cieszysz? Rzuć. Rzucam pierwszym. No. Ok, co mi robi? Nie? Na pewno nie. Chyba już wziąłeś? Też wziąłem, ale tak, właśnie nie jestem nawet pewien, czy to ale jest 6. Ale zauważyliście, że tu jest fajka, tu jest pipe, z tego tak śmiechłam. Mhm. 5. Ktoś ma piątkę?
Rafale! No, dobra, raz. Ten, kto ma niżej, czyli ja. To i ten, kto ma wyżej, czyli ty. Raz. Okej, okay, są jakieś punkty, dobra, nie ma źle. Nie ma wstydu. Och. Okej. Działamy. It's... Mhm. Podpatruję i nawet mam. Czyli na pewno nie czwórka. Nie cztery? Bo ja chciałam wziąć cztery. Nie, jest czwórka, no. Dobrze. Cztery. Nie, ale jaka... ciebie coś mi uciekło. Co ci uciekło? Mi uciekło. Właśnie ja fajkę na samym koniec. A ja właśnie pierwszy. Pierwsze co zobaczyłem to papierosa. Względu na to, że ostatnio nie palę, okay, to mi się włączają pragnienia. Ty miałeś, dobrze, ja dostaję. Cygary. Tak, dostajesz. Tak, ja ostatnio czułem, jak sąsiad z parteru palił, mieszkając na trzecim piętrze, więc jednak coś jest na rzeczy. Ej, a ta sąsiadka u ciebie, co tak kurzy? No. Jeden za drugim na balkonie, co tam z nią rozmawiasz czasami, rozmawiałeś. Dobra, tyle, koniec. Szukamy. Za chwilę wrócimy. I właśnie Sherlocka napisał Conan Doyle? Krzysiek, sprawdzisz? Czy ja dobrze mówię? Czy ja głupoty gadam? Nie, ten... Czasem, bo się ślinie. Naprawdę, dosłownie zaczyna mi się produkować ślinia. Bo jak tak, Kacper. To jak bokserowi w tym... Ej, przez was się pogubiłam. Ja też. Zamilknijcie. Krzysiek. Muszę od początku. A to przerywane, takie trochę niezdrowe. Rafał bezpiecznie. Nie! Nie. Arthur Conan Doyle. Tak. No, on tak nienawidził swoje postaci, że ją zabił po drugiej książce, czy tak? Chyba tak, po drugiej. Ale potem zmartwychwstał. No, ale to przez kino. W sumie tych wersji. A, tu jest jeszcze. Na serio, zbyt. Biorę to. Raz, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem? Jest. Masz? Serio? No tak, ty to, ten kto ma najniżej, najbliżej siódemki to ja, czyli dostaję dwójeczkę i ty dostajesz jeden. Krzysiek, przestań gadać, że gramy, no. O, mi idzie piórkowy, patrzcie. Dobra, i ostatni żeton. Rzucam. Raz i dwa. I rozsuwam. Jego. O. O nie. A mi się wydaje, że one już były, te karty. Jest pokój. Tak, to są te same. Znaczy, one już były, a nie w tym układzie. O, tu jest. O, jest więcej niż 5 pewnie. 5, 6, 7. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, to nikt. Dobra, no i to był ostatni żetonik. Liczymy. Nie, tym razem mam więcej. 11 u mnie. Sądzę, że to jest jedna z tego typu gier, w którym z każdym następnym robi się coraz lepszy, bo zaczynasz dostrzegać, jakie wzorce na przykład wyłapywać. Tak, znasz, tak. Znasz ten podstawowy układ. Ale u Ruda w dalszym ciągu u ciebie jest źle. Znaczy wiesz co, ja w ogóle... A Rafał gra pierwszy raz. To świadczy rzeczywiście twoje niskie spostrzegawcze. Nie, naprawdę jestem słabo spostrzegawcze. Tak samo gry zręcznościowe u mnie. Angielski. Nie potrafię, po prostu nie potrafię.
Dobra, to ja się nie będę wypowiadał na temat, kiedy zresztą... Krzysiek to już jest w ogóle lama. Także tak wygląda, słuchajcie, Sherlock. Jak sami widzicie, może tak, nie było dużej ekscytacji podczas naszych jakichś rozmów takich, bo byliśmy totalnie skupieni na kartach. Mhm, czyli no dosłownie warto grać, dać to też dzieciom, żeby sobie pograły. Chwila ciszy w domu. Tak. Chwila odpoczynku i relaksu. Zresztą zastanawiam się, jak w tą grę można grać głośno. Prawdopodobnie po soku z gmi jagód mogłoby się grać fajnie. O! Tak, biorąc pod uwagę pomyłkę do 15 różnic. Musielibyśmy dorobić tabliczki dodatkowe. Słuchajcie, tak to wygląda. Tak jak pisałam, piszcie na dole, proszę, jakie gry chcielibyście zobaczyć na live. Po prostu z lewej strony, Ruda, jak jesteśmy na live streamie. Tam. Znaczy, ale pod spodem też możecie, prawda, jak już pooglądacie live stream, na przykład w sobotę lub niedzielę. Tak czy nie? Już nie poglądamy live streama, tylko... Jakby, no tak, nagrane to, co zostało. Piątek. Nie tylko spostrzegawczość Rudy czasami zawodzi, ale czasami też określenie daty i miejsca i lokalizacji. Nie jestem dobrym GPS-em. Wiesz co, mi się bardzo podoba akurat ta forma gier, bo tak zawsze jak nagrywając, to trzeba trochę taką spinę, taką mocno się starać, żeby jednak mówić poprawnie, żeby każdy błąd najmniejszy jest wyciągany na zewnątrz. W live jednak też improwizacja wcale. To co jest na przykład w grach RPG, do których właśnie Rafał, fabularnych, do których Rafał właśnie stara się przekonać. Może niedługo... Przekonany jestem, staram się nauczyć. No to ten, jeśli mielibyście właśnie jakieś sugestie dla początkującego mistrza gry, które z kanałów, książek, systemów i poradników, po które warto sięgnąć, to przekażcie Rafałowi jakieś porady. Ja bym chciał bardzo kiedyś w przyszłości poprowadzić jakąś sesję na Blueberry Pudding Cake, ale do tego to jest... Ja o tym myślę od 2 lat. Jakoś tak zawsze się rozjeżdża, ale... Słuchajcie, tutaj Dawid... Szkoda, że nie zapowiadacie i żebyście zapowiadali wcześniej. Państwo. No właśnie... Tu tutaj właśnie odpisuję, że było zapowiadane, no właśnie... ale... Było, Dawid. Chodzi o to, że jednak Facebook... Ja jako marketingarz troszeczkę o tym wiem. Facebook niestety z dużym opóźnieniem udostępnia wszystkie informacje. Mam wyjaśnienie. Dawid jest... Aha. No dobra, to ogólnie rzecz biorąc, słuchaj, jeśli nie masz Facebooka, to możesz mieć jeszcze Twittera, możesz mieć LinkedIna, możesz... Myślę, że możemy dawać jakieś krótkie wstawki na YouTube. Ewentualnie chyba wyszła taka opcja, że można coś wpisać i to się wyświetla jako wiadomość, no tak, nie? Tak, jest coś takiego. Myślę, że możemy w taki sposób się jakby komunikować, także dzięki, będę o tym myśleć następnym razem. Dobrych wiadomości jest takich, że moi drodzy, pracujemy nad stroną internetową. Chwilę już nad tym pracujemy, z drugiej strony no, mniej lub bardziej szybciej, ale w każdym razie wszystko jest na odpowiedniej drodze, żeby ją postawić. Będziemy pracować nad takim brandem Blueberry Pudding. Słuchajcie, to... Gadu, ma jeszcze... Ja nie pamiętam, przykro mi. Ale czekaj, jakiś sklep, to chyba... Rebel ma gadu-gadu. Ja tak. No, Rebel ma gadu-gadu. Ja się w ogóle zastanawiam, tak... Ja tak... Jedyny gadu-gadu, jaki widzę, to Basika, który uruchamia tylko po to, żeby... Rozmawia z tatą. Rozmawia ze swoim tatą, który jest w Niemczech. W Niemczech, u Niemców, u tych, którzy nie potrafią gadać, barbarzyńców i tak dalej. A jeszcze gadu-gadu mi się kojarzy zawsze z Rebelem. Odkąd zacząłem interesować się jako takimi grami... Otóż ja się zacząłem. To jest taka ukraińska naleciała. Zacząłem. A i spadaj. No takie tam. To ja, człowiek ze stepów, który konno pokonywał setki kilometrów, a ty będziesz mówić, jak ja mam mówić, zniewalać? Jak przyjechałam po raz pierwszy do ciebie do Jarosławia, to powiedziałeś, ci górale z Krosna, to ja nie wiem. No. W końcu taka ze mnie górolka. No. Górolska, gdzie boję. Kto odwiedzi Krosno, tym prawdopodobnie przeżyje ten sam... To sama sytuacja jak ja, bo tutaj to jest tak, Krosno, jak się wjeżdża, to się wjeżdża pod górkę, są takie kamienie, które się nazywają, już teraz wiem, przątki, po czym jest ten park ten narodowy, prawda? Jest znaczy, zamek. Nie, no to jak się zjeżdża się od przątku, to nie ma zamku. Right, jedziesz drugą stronę. Zamek jest okay. W tamtą stronę. Okej. Okay. No więc. No i tak się zjeżdża coraz niżej i niżej, tak się tak ścieżka coraz bardziej krąży i wije jak do jakiegoś labiryntu fauna, tak jak film Guillermo del Toro. I tam dosłownie pierwszą rzecz, co mnie uderzyło, to takie ciśnienie głowy mi rozwalało.
Więc to... A wystarczy otworzyć usta, jest lepiej. A to nie, no. Jak siedzę sam, to nie otwieram ust. Jak są ludzie, to wtedy. Jak jedzie samochodem, to w ogóle nie otwiera ust. Stara się nie, bo... źle skończysz. No, nie. Akurat... Ostatnio zjadł przed dłuższą trasą i tak... Dlaczego Maś mi kazała zjeść? No, jeszcze później prowadziliśmy live streama. No ja się przez to, że zacząłem jeździć do Krosna, tak jak poznałem już Paś, zrozumiałem, że ma chorobę lokomocyjną, no bo nigdy wcześniej nie miałam. Jak się jedzie Marcelem po takich górkach, to wcale się nie dziwię. Tak. Znaczy ja ogólnie już polecam firmę, ale na przykład jeśli ktoś ma mocny żołądek i nic nie jadł, ale tak samo siebie to kierowcy jak potrafią manewrować na ciasnej drodze, grudu, 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 grudu i szybko, to tak jak zjedliście sobie na przykład taki fajny obiad, to zastanawiacie się, w którą stronę ten obiad zostawić. Najgorzej jest jeszcze cały bus ludzi. Tak, tutaj Dawid potwierdza, że fajna byłaby strona. Ewentualnie z możliwością wyświetlania tweetsów i jakoś. A to spoko, o takie rzeczy żeśmy myśleli, mamy dla was naprawdę dużo niespodzianek, nie będę na to chwilę zdradzać, aczkolwiek wydaje mi się, że przy tym, co troszeczkę już poplanowałem, żeby to wyglądało dobrze, żeby to było w jakiś sposób podobne i zbliżone do tych dużych portali o grach planszowych, to będziemy się to starać, a to wymaga pracy, więc... Trzymajcie kciuki. Niestety tutaj jest przeprowadzka, jest dwójka małych dzieci, także wszystko jest tak jakby z opóźnieniem. No i jeszcze mamy też całą masę eventów, przy których Rafał nam też pomaga. No i to też strasznie dużo czasu kosztuje czasami. Jeśli, no Luda jakiś czas temu próbowała też zrobić, proponowała zrobić live stream z pytaniami, więc podkreślę, że warto by było, gdyby, jeśli jesteście taką formą dezynfekcji jak najbardziej, nawet sądzę, że może bo już wszystkie mafiny usiąść, żeby podpowiadać. Takie Q&A, wiecie? Wy zadajecie pytania, a my po prostu na nie odpowiadamy. Nie muszą być to pytania stricte o grach planszowych, chociaż mogą, dlaczego nie? Mogą być również z życia takiego, wiecie, prywatnego. Tak mi naszło, tak? Wiem, zaraz... Ile zarabiasz? Ile zarabiam? Na tyle, ile zasłużyłem. O! Szymuś, był nas i cię pyta, kto wygrał. To wygrał, no oczywiście. Pierwsze starcie wygrał piórko i drugie też piórko. No więc... Och! Więc dziękuję ci, Szymaj, za kibicowanie. Cieszę się, że jesteś. Dawid, wierzę, że na następną sesję warto by wyciągnąć Martwą Zimę. Zauważył tam w rogu. No, w Martwej Zimie zawsze jestem zdrajcą, to nie będzie elementu zaskoczenia. Ale w sumie, element... Jakiś jedna gra jest, bo my staramy się właśnie też, rozmawialiśmy z Rudą Krzyśkiem, żeby na przykład dawać gry dwóch wydawnictw, ponieważ ankieta na Facebooku pozwala na dwie opcje, żebyście to wy wybierali. Niech już nie, ja troszeczkę żałuję, chociaż podkreślam od razu, lubię grę, Sherlock, że w piątek 13 nie wygrał Gloom, no to tak trochę by pasowało. Pasowało, ale z drugiej strony ja też się bardzo dobrze przy tym bawiłam. To jest zupełnie różna gra, też dlatego wybrałam dwie różne gry, żebyście mieli możliwość wyboru pomiędzy czymś totalnie różnym. Mhm. To też tutaj można, na pewno weźmiemy Martwą Zimę pod uwagę. No i listę gier, które Blueberry Pudding Cake posiadają, z reguły gdzieś tam zwykle udostępniamy. No i można zobaczyć, jakimi zasobami. Ten możecie coś wybrać albo sugerować. W razie czego, jeśli nie mamy danej wersji albo danego tytułu, to może się okazać, że ktoś z naszych najbliższych tutaj znajomych ma, a jeśli to się nie ma, no to będziemy błagać jakieś wydawnictwo na przyszłość, żeby nam podesłało. Błagać. Błagamy. Na klęczkach. Dajcie grę. Szymu, ci gratuluję. Wygranej. Dziękuję, Szymku. Dobra, słuchajcie, myślę, że pomału mam nadzieję, wyglądać. Mam nadzieję, że twoja brodata twarz pojawi się następnym razem też przy livestreamie i zagramy więcej niż wy trzy osoby, bo ostatnio był Robert, teraz jest Rafał. No może się coś uda właśnie no. Większą liczbę graczy, tylko też będzie kosztować jakby troszeczkę więcej czasu. Tak, dlatego wybaczcie nam wszystkie potknięcia z góry. Wybaczcie, możecie nam wybaczyć. Serio? Musicie nawet. Błędy, jakie popełniamy, ponieważ my się uczymy tej formy akurat. I myślę, że jest to całkiem taka fajna forma, bo cały czas możemy mieć z wami kontakt. Dawida, że może najpierw spróbować zebrać pytania od widzów, na przykład na fejsie, i odpowiedzieć na nie dopiero w trakcie live streama. Odpowiedzieć w questions and answers, dobrze powiem.
a później jakiegoś... Nie wiem do końca, o co to chodziło. Może pozbierać, cały czas zaznaczać. Może zbierać tak... pytania i po prostu, i wiesz, po prostu mieć je w spisie i jedziemy. Tylko tak, żeby nikt... Ja bym tylko znała te pytania, a tak, żeby był element zaskoczenia, ale, wiecie? I ale... z kuli bym losowała i wtedy tak, Piórcio. Pytanie, że ci... Nic mi teraz nie wpadnie takiego do głowy, co mogłoby ja cię obnażyć. Ja jestem transparentnym człowiekiem i nawet jeśli kłamie, to się przyznaję, że kłamie. Może trochę tak. Dobra. Za dobry jesteś. Nie, jestem strasznie złym człowiekiem. I bardzo rozdartą gębę mam, co akurat Ruda ma rację. Jestem w stanie potwierdzić to, co on mówi. Serio, jak krzyczę, to jest strasznie głośno. Po całym tym słychać, ale nie chcesz, rzadko mi się to zdarza, na szczęście, ale jak już to... Oho. Dobra, kończymy to. Tego typu rzeczy na Q&A, tak? Dobra. No tak. To... odmeldowuję się... No. Dokładnie, Ruda. Wielkie umysły myślą podobnie. Gacja! Dobra, a więc Ruda niech zacznie tą samą formułką, co zawsze. Odmeldowuje się, Ruda! Odmeldowywuje się, jeśli już zawsze mówię. Ja się odmeldowuje. Tak? Co to za różnica? Czy odmeldowywuje, czy odmeldować się, czy odmeldowywać się? Ale jeśli używasz jednej formy i zawsze kończysz tak rajstwo, no to używaj tej samej. Odmeldowywuje się, Ruda. Oraz Piórka. Oraz Rafał. Pa! A w sumie to musiało być... Oraz? Jeszcze ja tu jestem. Ja też się odmelduję. Potem odmeldowywuję. Krzysiek się odmeldowywuje. Pa! Cześć. Ją. Nie, wiesz co, bo już miałam takie tutaj ciemniejsze na bokach i to już mnie irytowało, jak robiłam...